czwarta kolejka. Można powiedzieć, że było w miarę spokojnie, gdyby nie praktycznie cztery ofiary śmiertelne. No tutaj trudno mówić o jakimkolwiek związku akurat z dawaniem się tych osób, powiedzmy, na cmentarze, bo te wypadki miały zupełnie przebieg taki, że nie były związane z przejazdem na nekropolię. Natomiast do tych wypadków doszło. Jeden z nich jest odpowiedzialny, pijany kierowca, który potrącił śmiertelnego rowerzystę na przewiezieniu do szpitala zmarł. Do dwóch innych wypadków doszło na krajowych drogach na 19-17 w nocy. Wypadki śmiertelne, trudno mówić, co to było winne. Natomiast z pierwszych takich ustaleń wynika, że samochody po prostu zjechały na inny pas drogi. Ustalamy tutaj przyczyny tych wypadków. W obu wypadkach zginęli kierowcy. Z kolei trzeci wypadek to najechanie na maszynę rolniczą, która była nieoświetlona. Także też doszło do niego w nocy, też wypadek niezwiązany praktycznie z akcją znicz. Oprócz tych wypadków, takich najbardziej tragicznych, doszło do ponad 30 innych wypadków, gdzie 31 osób zostało rannych. Ponad 166 kierowców zatrzymaliśmy, którzy byli bądź to w stanie trzeźwym bądź po spożyciu alkoholu. No to zbyt dużo jest, to jest duże zagrożenie też dla innych użytkowników dróg. Było też ponad 200 różnego rodzaju kolizji. No, w tym roku ta akcja znicz była troszkę dłużej, bo ten luty był wydłużony. Dlatego też myślę, że więcej jest tych wypadków kolizji i nietrzeźwych kierujących. Natomiast jeżeli chodzi o same cmentarze, to tam było się bardzo, pomimo że największe natężenie było wczoraj, było się dość spokojnie.